Witam Państwa. Dzisiaj gościmy Roberta Piotrowskiego, historyka, hobbysta historii Gorzowa, łamane Landsberga, bo to tak trzeba powiedzieć. No, człowieka, który w Gorzowie czuje się jak u siebie w domu. Znam Roberta od wielu lat, chyba jeszcze od czasów szkoły średniej. Pamiętam kawy, które twoja mama robiła u ciebie w domu i zawsze pamiętam u ciebie w pokoju całe pokoje obwieszone pamiątkami z Landsberga. To ci zostało. To pomysł na życie też z tego sobie stworzyłeś, czyli zająłeś się historią. A skąd to się wzięło, powiedz? Skąd zainteresowanie Gorzowem, Landsbergiem, zainteresowanie historią tego miejsca na ziemi? No, z Gorzowa, bo jesteśmy stąd. Akurat nie w moim wypadku poszło to trochę w głąb i we wszystkie możliwe inne wymiary. Po prostu będąc dzieciakiem, który chował się z dziadkami, rocznikami dobrze sprzed I wojny światowej, miałem historię tą rodzinną moich dziadków na wyciągnięcie ręki i po prostu te opowieści ich i to, że oni byli nie z tego świata, powodowało, że pojawiały się następne pytania. No ale w przypadku pytań kierowanych do, owszem, ludzi wiekowych, ale jednak w Gorzowie mieszkających dopiero od powojnia, no te pytania gdzieś docierały do jakiegoś punktu martwego, do momentu, kiedy dziadkowie przyjechali do Gorzowa. A to, co było przed, no było już kłopotem. I tu trzeba było zacząć niestety szukać dalej. I jak to bywa, to się tak zamknęło w taki niekończący się łańcuszek pytań, odpowiedzi. I, no i wciągnęło mnie do końca, więc no to wszystko z powodu Gorzowa. Bo to jest ciekawe miasto. Nos rozmowy z dziadkami, tak? Historia. Dziadkowie przyjechali tutaj gdzieś pewnie ze wschodu, tak? Gdzieś z zagranicy? Dziadkowie przyjechali bezpośrednio z Wrocławia, ale oczywiście we Wrocławiu znaleźli się dopiero w 1945 roku, a wcześniej ich światem był świat Kresów Wschodnich, świat Wilna i tamtych rejonów, ale rodzinnie powiązani byli też i z Warszawą, i z rejonami całkiem dalekimi, bo rodzeństwo mojej babci rodziło się w takich dziwnych miejscach jak na przykład Mińsk, Odessa, więc to wszystko gdzieś tam, prawda, w tych opowieściach rodzinnych też było. Ale to wszystko było daleko stąd, oczywiście. I ci ludzie trafili do miejsca nowego, które miało swoją historię, tak, która przez jakiś okres, o której się starano zapomnieć przez jakiś okres. No dobrze, że znaleźli się ludzie tacy jak ty. Jest kilka osób tak, w Gorzowie, tak, które tą historią się zajmują. Za chwilę do tego wrócimy. Internet stał się takim nowym medium, które dało możliwość, masz ogromne zbiory, ogromną wiedzę oczywiście i internet stał się taką możliwością pokazania tego. Masz własny portal internetowy, się nazywa jak? Trochę się zreklamuj. Mamy jeden portal, który jest portalem typowo internetowym, Wirtualny Dom Historii Gorzowa, prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Kamienica. Nieco zamarł on na razie w swoich działaniach, ale oprócz tego coś, co jest aktywne i żyje, to jest profil na Facebooku, właśnie Dom Historii Gorzowa. No i tam się faktycznie dzieje. Tam jest już prawie 5000 osób zalajkowanych i osób, które na każdy nowy wstawiony materiał reagują dokładnie z tymi wszystkimi prawidłami internetu i Facebooka, które znamy. I w pewnym momencie okazało się pewnie, że internet to nie jest do końca to, co może pokazać historię, bo są to zbiory, które są namacalne, czy w postaci fizycznych obiektów. Nie wszystko da się pokazać w postaci fotografii na Facebooku, czy na portalach internetowych. I stworzył się w twojej głowie, czy pewnie w głowie kilku osób, to zaraz nam powiesz, pomysł na Dom Historii Miasta. Przybliż nam ten pomysł, ludzi, którzy byli inicjatorami tego, pomysłodawcami. Powiedz nam, o co chodzi? Chodzi o to, że Gorzów jest dużym miastem. Co do tego się możemy zgodzić. Czy będziemy uważali, że rośnie, czy maleje, to już jest druga sprawa. Jest dużym miastem. Jest miastem o przebogatej historii. Miastem bogatym w wydarzenia, w historię, w ludzi, w rzeczy ważne, ciekawe. Więc wielu z nas odczuwa potrzebę zobaczenia tej historii, dotknięcia jej w jakiś namacalny sposób. Nie mówię, że ma to dotyczyć wszystkich codziennie, ale takie miejsce, do którego można wrócić, do którego można się zwrócić, bo przecież potrzeby związane z historią to jest chociażby bieżąca działalność i wymyślanie projektów również dla przyszłości. Jeśli myślimy o rewitalizacji chociażby Gorzowa, no to bez oparcia się, jak to było wcześniej, jak skonstruowano to miasto w ogóle, no to ta rewitalizacja będzie tylko częściowa. Jest też oczywiście taka doraźna potrzeba edukacji. Do mnie zwracają się co i rusz osoby, które
są przymuszane w szkole, na studiach, do zajęcia się gorzowym, do zrobienia czegoś na ocenę chociażby. No ale też są osoby, które po prostu widzą, że coś w tym mieście jest, coś jest ciekawego, czym warto byłoby się zająć, zainteresować. No i jest tak, że jest problem, dokąd te osoby skierować, bo ja jestem osobą prywatną, nie zapraszam do domu. Do tego słuchaj, do tego za chwilę wrócimy. Ja bym chciał, żebyś bliżej jeszcze powiedział, jaka jest koncepcja tego domu. Czy to ma być rodzaj muzeum, czy to być miejsce żywe? Ja jak usłyszałem o twoim pomyśle, od razu skojarzył mi się taki dom spotkań z historią. To jest dokładnie dom spotkań z historią w Warszawie, tak, niedaleko hotelu Bristol. Tak. Bardzo aktywnie działająca instytucja, rewelacyjna, tak, łącząca historię z teraźniejszością. Myślę sobie, że wiesz, o czym mówię i to tak jest... Czy to tego typu idea, byś musiał troszkę szerzej widzom powiedzieć, czy to ma być muzeum, czy to ma być jakieś takie aktywnie żyjące miejsce? Ma to miejsce spełniać funkcję muzeum, ponieważ potrzebujemy miejsca, gdzie będą gromadzone pamiątki. Jest tak, że tracimy je na co dzień. Razem z biologicznym procesem odchodzenia ludzi również odchodzą przedmioty z nimi związane, ale odchodzą również wspomnienia. Odchodzi to, co ci ludzie mogą na temat tych przedmiotów miasta i o sobie, i o swoich rodzinach, co mogą powiedzieć, to niestety również umyka, więc to ma charakter materialny, ale również taki dopowiedziany w formie wielkiej opowieści, więc potrzebujemy również takiego elementu, który będzie po prostu schronieniem, takim miejscem, w którym będzie można to uchronić, zmagazynować i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Z tym jest kłopot dzisiaj, bo jeżeli ktoś nawet ma coś, prawda, co nie wie, co ma z tym zrobić, najchętniej po prostu by to wziął, wyrzucił, no to nie ma się do końca gdzie z tym udać. Więc na pewno taka funkcja, może trochę bardziej właśnie staroświecka i klasyczna, jest też potrzebna, ale nie tylko, bo przecież nie w tym dzisiaj jest sedno sprawy i nie to też zachęci i przyciągnie szczególnie młodych ludzi. Właśnie potrzebujemy takiej platformy spotkania z historią. Oczywiście ona w internecie odbywa się swoją drogą, natomiast potrzebujemy też i miejsca, gdzie można byłoby spotkać tych najstarszych, którzy pamiętają i mogą opowiedzieć, i chcą opowiedzieć, a to jest pewne, bo wystarczy tych ludzi tylko i wyłącznie lekko zaczepić i te opowieści się pojawiają, z tymi najmłodszymi, którzy powinni o swoim mieście się dowiedzieć, czy spowoduje to, że pokochają to miasto i w nim zostaną, czy nie, to już oczywiście zostawimy niestety, ale życiu. Ale taką platformę spotkania potrzebujemy, więc jest to koncepcja, która zakłada tak naprawdę rozwijanie, pączkowanie, modułowanie tego możliwie szeroko, więc ten rdzeń, czyli tworzenie zasobu tego, z czego miasto jest dumne, to, co miasto chce pamiętać i wspominać, to jest tylko punkt wyjścia do tego, żeby właśnie tą historią i tym zainteresowaniem historią objąć możliwie szeroko. I dziedziny, i pokolenia, i grupy społeczne, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj moje poparcie dla twojej idei, dla waszej idei, też wynika z tego, że ostatnio, robiąc jakieś materiały do telewizji filmowe, spotykaliśmy się z ludźmi, którzy tworzyli historię Gorzowa, między innymi z nieżyjącym już panem Lisowskim, który w Ursusie budował traktor i to są rzeczy uciekające już. Tak. Opowiadał mnóstwo historii ciekawych z historii Ursusa. A pana Lisowskiego już nie ma. Pana, właśnie mówię, że już nie żyje. I również rozmawialiśmy z panem Wawrzyńcem Zielińskim, który próbuje ratować niektóre elementy infrastruktury technicznej Gorzowa. Ubolewał, że prywatni właściciele fabryk czy terenów, no, między innymi Stylonu, niszczą rzeczy, które były unikalne, jeżeli chodzi o technikę w czasach minionych. I te rzeczy są niszczone. Jemu się udaje trochę uratować rzeczy i to rzeczywiście takie odrębne działania różnych ludzi, hobbystów, mogłyby być właśnie w tym waszym domu historii miasta jakoś połączone. Powiedz mi jeszcze, to jest inicjatywa twoja, ludzi? To jest inicjatywa, znaczy jakby potrzeba wyrosła w naturalny sposób z tego, co robię, czym się zajmuję, bo przecież po drodze było mnóstwo wystaw, mnóstwo działań, również przecież i telewizyjnych, filmowych, były wydawnictwa, zaplanowane są następne, więc ja to robię i spotykam też przy tych działaniach szereg osób, które
Okazuje się, że u nich w głowach też kiełkuje coś podobnego, więc jest szereg osób, które z różnych powodów hobbystycznych, a nawet i takich powiedzmy stricte zawodowych, widzą potrzebę tego, żeby gdzieś tam faktycznie zacząć skupiać, czy mieć możliwość chociażby spotkania się i porozmawiania i może wygenerowania razem jakichś wspólnych projektów, wspólnych działań. Więc tych osób jest sporo, coraz więcej. Do mnie też oczywiście zwracają się osoby, które wspominają o jakichś pamiątkach rodzinnych, osoby, które odnajdują coś, jakieś tropy gorzowskie w świecie i no, szukają miejsca, gdzie by można było to po prostu pokazać, przykleić, zaprezentować czy przypomnieć, bo to jest taka naturalna potrzeba, myślę, że każdego człowieka, że w pewnym momencie na jakimś etapie życia popatrzy trochę wstecz i nawet się budzi sentyment, nostalgia, chociażby z latami 90. Gorzowa, który wtedy przecież stawał się zupełnie innym miastem, nowym miastem. Dzisiaj w tym roku mamy 70 lat polskiego Gorzowa, ale mamy też 40 lat momentu zostania Gorzowa miastem wojewódzkim, co też oznaczało wielki przełom dla Gorzowa. I to, co działo się lat temu 40, 30, 20, już też jest historią i też wzbudza u ludzi no, tęsknotę w pewnym sensie. Tak, zgadzam się z tobą, bo w tamtych czasach mieszkałem w Gorzowie wiele lat i też dużo wspomnień i trochę pamiątek, trochę zdjęć. No, warto by było. Powiedz mi, jakie zainteresowanie miasta tą ideą? W jednym pytaniu kilka będzie. Tak. Zainteresowanie miasta, środki finansowe, to jest ważne, i zbiory. No, o zbiorach powiedziałeś, że są zbiory u ludzi, u ciebie, u wielu hobbystów historii miasta. Natomiast właśnie, jakie jest zainteresowanie miasta i skąd mielibyście zmienić na to środki? Na chwilę obecną jest osiągnięty taki oto punkt, że miejscem tym na tą chwilę wskazanym jest Kamica Lamus, czyli miejsce, które ma w Gorzowie długoletnią, świetną tradycję. Również w tym miejscu wiele już z projektów związanych z historią Gorzowa miało miejsce, więc nie jest to zupełnie nowy adres pod tym względem. Budynek będzie wymagał nowego pomysłu, więc to jest jeden z tych elementów, który myślę, że jest tutaj pozytywnym etapem rozwoju. Chcemy w tym roku przymierzyć się do stworzenia koncepcji, pomyślenia właśnie o tym, czego dotyczą te pytania, czyli jak ugryźć to organizacyjnie, jak stworzyć coś, co będzie miało możliwość również dosyć elastyczną rozwoju w przyszłych latach. Czy będzie to faktycznie możliwe w ramach tego budynku, czy też będziemy szukali dla tej instytucji Bo Lamus jest czegoś więcej. W tej chwili już, tak? No, Lamus na chwilę obecną jest w takiej fazie przepoczwarzania się, bo wygaszana jest ta działalność dotychczasowa, przenoszona do Miejskiego Ośrodka Sztuki, jak wiemy. Jest koncepcja spożytkowania części na razie przejściowo na biura i agendy miejskie, ale część budynku będzie mogła, myślę, że nawet i w tym roku jeszcze być uruchomiona właśnie pod hasłem Dom Historii. Ale to wtedy się dopiero tak naprawdę okaże, czy te ramy wystarczają, czy z tym budynkiem będziemy mogli na tyle, powiedzmy, tą działalność rozkręcić, że to wystarczy, czy będziemy szukali jakiejś innej lokalizacji, a no, budynków pustych, stojących i czekających nie brakuje, również takich historycznych, tradycyjnych. No liczmy, że nie na rozbiórkę, liczmy, że przynajmniej jeden z tych budynków, jeśli faktycznie będzie się miał Dom Historii przenosić, będzie w ten sposób ratowany właśnie. Powiedz mi, pieniądze, to jest temat, o którym dżentelmeni nie rozmawiają, ale trzeba w tym przypadku rozmawiać. Oczywiście. To może generować duże koszty. Tak, to jest oczywiście pytanie, na ile i na jakim etapie będziemy chcieli tą działalność rozhulać, rozbujać, na ile szeroko i daleko będziemy myśleć, na ile też przyjmiemy różnych aktywności, bo pomysłów może być bez liku, chociażby sam temat edukowania młodzieży i inspirowania młodzieży pod hasłem elementów historii Gorzowa jest wiele. Pamiętam doskonale 2007 rok, jubileusz miasta, który pokazał, że miasto przez rok może żyć historią swoją własną i może ta historia wciągnąć i młodych, i starych, i może się odbyć piękny korowód, i może młodzież szkolna poprzez właśnie zadane zadanie się świetnie w tej historii odnaleźć i mieć jeszcze mnóstwo frajdy przy tym.
Też chociażby teraz dopiero co zorganizowany Dzień Pioniera też pokazał, tak, że można pokazać to w sposób taki współczesny. Dzień historii miasta może się chociażby właśnie wiązać z takim stałym punktem w ciągu roku. Więc to też będzie oczywiście pokazywało, gdzie są te potrzeby, gdzie są możliwości, czy... Czyli finansowanie ewentualnie ze środków zewnętrznych, z projektów. To jest oczywiście to, o czym trzeba pomyśleć od razu w pierwszym rzucie. Jest już pierwszy wniosek złożony do regionu. Czekamy na rozstrzygnięcia. Już w tym roku jest szansa na zrealizowanie wystawy plenerowej, bo nie myślę o tym, żeby Dom Historii zamykać tylko i wyłącznie w murach i w jednym adresie, którykolwiek by to był. Myślę o tym, że Dom Historii powinien również stać się, tak naprawdę to miasto mogłoby stać się muzeum. Domem historii. Domem historii i tym, powiedzmy, dokumentem swojej historii, bo przecież te miejsca związane z historią są wszędzie, a pokazanie chociażby właśnie w związku z teraz 70-leciem Polskiego Gorzowa tych miejsc, które są związane z historią pionierską, te miejsca, w których się to odbywało, to czasem może być zaskoczeniem nawet dla mieszkańców zorientowanych w historii, że w przeciętnych zupełnie dzisiaj budynkach mieszkalnych nawet rozpoczynała się historia Gorzowa, instytucji gorzowskich, jak chociażby pierwszy szpital, który mieścił się na ulicy Łokietka w dzisiaj zamieszkanych i nie tylko zamieszkanych kamienicach. Tam był pierwszy szpital, więc umieszczanie informacji na takich budynkach i tworzenie szlaku historycznego przez miasto, czy kilku szlaków, a może nawet w perspektywie posieciowania tego w sposób również jakiś wirtualny z użyciem już powiedzmy narzędzi multimedialnych, może pokazać, że Gorzów no nie jest taki do końca nieciekawy i nieatrakcyjny i może faktycznie... Oczywiście. Jakby pokazać się mieszkańcom, ale też i przecież myślimy o tym, żeby przyjechali do nas goście i turyści, i odkryli Gorzów. Ja wiele lat temu miałem taki pomysł, który nie jest żadnym oryginalnym pomysłem i nawet zwracałem się do miasta, będąc w innym mieście, obserwując takie obiekty, że przy obiektach historycznych i nie tylko były duże zdjęcia przed danym obiektem. No to jest, w wielu miastach się to pokazuje i to, co było w zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem, wystawa zorganizowana przez ludzi dla miasta przy katedrze, która szybko została zdjęta. Już ale potem wróciła. No tak, nie wracajmy do tamtych, ale to było ogromne zainteresowanie i tego brakuje. To miasto może zrobić niewielkimi kosztami i szybko, żeby pokazać przy ulicach to, co się pokazuje w książkach na przykład, niektórych, przy których pewnie uczestniczyłeś, że stary Gorzów i nowy w tym samym miejscu, człowiek stojący przed zdjęciem może porównać, jak to wygląda. Niestety nie zawsze byłoby to dobre porównanie. No ale to jest taki pomysł pewien. Ale właśnie myśląc o rewitalizacji, prawda? Pokazując to miasto, jakim było, też oczywiście w tym momencie działa na wyobraźnię, tak? I też pokazujemy tą ładniejszą stronę. Efekt może być prosty, chociażby, że ludzie nawet w postaci chociażby wspólnot mieszkańców poczują się w tym momencie bardziej zainspirowani tym, że to miasto wyglądało kiedyś trochę ładniej. Nie brało się to znikąd. To był codzienny trud i wysiłek chociażby polegający na prozaicznej rzeczy jak nieśmiecenie i dbanie powiedzmy o te swoje najbliższe otoczenie, rzeczy niby wydaje się proste i zwyczajne, ale pokazanie na zdjęciu, że mogło być ładnie, może wygenerować ten efekt, że to może być w przyszłości również, prawda? Żeby tego wrócić po prostu. Pytanie, jak długo by takie tablice przetrwały w tym mieście, to też jest jakby temat na inną rozmowę. Tak. Niestety muszę Cię wrzucić kamyczek do buta. Powiedz mi, bo takie nasuwa się pytanie, no dobra, no Dom Historii Miasta, ale mamy muzeum finansowane ze środków ministerstwa, nie angażujących środków stowarzyszeń czy miasta. Czy nie jest to według Ciebie... Nie powinna być rola muzeum. Czy tutaj jakby nie zaczynacie pokrywać się w pewnych działaniach? To jest muzeum w mieście, to dlaczego muzeum tego nie robi? Kamyczek trochę nie bardzo do mojego buta i też nie do mojego grudka. Muzeum, trzeba powiedzieć, nawet nie jest ministerialne, muzeum jest wojewódzkie. To jest muzeum, które należy do Zarządu Województwa Lubuskiego. Powiem tak, jeśli faktycznie mielibyśmy muzeum, które by te rzeczy, o których tu mówimy, spełniało, no to nie byłoby rozmowy. To my byśmy nie rozmawiali tutaj i również miasto nie wiedziałoby potrzeby stworzenia własnej municypalnej instytucji. Widocznie musi być coś, co powoduje, że ta idea zatacza coraz szersze kręgi i ja rozmawiałem z osobami,
z różnych grup i z kręgów akademickich, i z kręgów związanych z techniką, czy w sensie z historią techniki, i osób związanych właśnie z edukacją. No słyszę głosy, że nie ma po prostu, tak, nie ma tego miejsca, nie ma tego adresu, tego adresata do tych zapytań, potrzeb, tych właśnie chociażby, że szkoła coś przygotowuje, czy jakaś osoba jest zainteresowana jakimś tematem i ma pytanie stricte dotyczące, nie wiem, obiektu, czy jakiegoś wydarzenia z historii miasta i tych odpowiedzi nie uzyskuje, to pokazuje, że w takim razie coś tu nie gra, że to, co mamy, nie działa. Dziękuję Ci za tą oględną, ogólną opinię. Dodam jeszcze, że od 3 lat istnieje, trudno powiedzieć, placówka, istnieje porozumienie, może tak nazwijmy to, dokument podpisany przez ówczesne władze miasta Gorzowa i zarząd województwa lubuskiego o powstaniu Muzeum Miejskiego. Podpisano porozumienie, na bazie którego stworzono makietę, stworzono kolejne wystawy, konkretnie w Spichlerzu, więc Muzeum Miejskie jest. Pytanie teraz, co gorzowianie o tym sądzą, lub też co mają, co mają z tego ci potencjalni użytkownicy, czy faktycznie ten pomysł, ten projekt się sprawdził. To jest pytanie. Na pewno na to pytanie będziesz musiał jeszcze nieraz odpowiadać. Na koniec, mieszkamy w takim konglomeracie społecznym ludzi, którzy tu przyjechali. Większość tych ludzi rzeczywiście przyjechała z Kresów, ze wschodu i z różnych miejsc w Polsce. Jak o Twojej opinii stosunek społeczeństwa do takiej inicjatywy? Nasze społeczeństwo jest dość ksenofobiczne, takie zamknięte. Znam to z doświadczenia. Robiliśmy film dla Stowarzyszenia BEG, byłych mieszkańców powiatu gorzowskiego, nie tylko samego miasta. I właściwie po pierwszych zdjęciach musieliśmy oszukiwać niektóre instytucje i kościelne, i jakieś publiczne, że robimy film o historii danego miejsca w powiecie, nie mówiąc o tym, że robimy ten film dla Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców, ponieważ to się często spotykało z niechęcią. Czy nie obawiasz się tego, że co będziemy wracać do tamtej historii, to jest zamknięte, to Niemcy, to byli nasi wrogowie. Takie nastawienie społeczeństwa trochę jest w naszym, tutaj w tej społeczności. Nie spotykasz się z tym i takie opinie do ciebie nie docierają? To już tak na koniec, żeby zamknąć. Znaczy oczywiście, jeśli wrócimy do internetu, to każdy element, który pojawia się w internecie, wystawiony jest na próbę komentatorów, hejterów. Pytanie, na ile są oni liczni w realu, czy to tylko i wyłącznie są twory internetowe. I gdybyśmy tamtą rzeczywistość mieli przełożyć na real, to oczywiście należałoby dosyć szybko zwinąć, prawda, żagle i zabawki i przeprosić. Powiem tak, Dom Historii nie jest instytucją, która w jakiś sposób dzieli historię. Wprost przeciwnie, to jest instytucja, która ma, ta docelowa instytucja, która będzie też oczywiście poddawana presji epoki i będzie musiała się dopasowywać do danych czasów. Jeśli przejmą po nas tą instytucję powstałą kolejne pokolenia, no to będą z nią oczywiście robiły to, co będą uważały za słuszne. Więc to też jakby daje możliwość tutaj większą manewru niż klasyczne muzeum. Ta instytucja musi objąć swoim spektrum działania wszystkie grupy, tak? Na pewno musi się zainteresować wszystkimi, którzy do Gorzowa przybyli, w nim mieszkają. Może za jakiś czas będzie musiała się również zająć tymi zupełnie nowymi gorzowianami, pochodzącymi zupełnie z odległych kontynentów. Być może za jakiś czas będzie okazja do rocznicy, nie wiem, zamieszkania w Gorzowie pierwszego Tajwańczyka. A może będziemy się zastanawiali, prawda, czy to, że mieliśmy tutaj gminę muzułmańską i Tatarów, nie będzie też powodem do tego, żeby Gorzów pokazał się od takiej właśnie bardziej przyjaznej strony. Ale to tak może nieco bardziej prześmiewczej konwencji. Gorzów jest miastem, domem wielu ludzi. I ten dom również ma być domem tych wszystkich historii. Uroczystości teraz 70-lecia pokazały tą naszą różnorodność i to, że się różnimy jako Gorzów chociażby od tej kontynentalnej, jak to mówię, Polski, tej klasycznej Polski centralnej i bardziej wschodniej, gdzie do takich zmian nie dochodziło, więc my jesteśmy bogaci o jedną nazwę miasta. Jesteśmy bogaci o wiele historii, wiele biografii ludzi, którzy kiedy żyli, to sobie nie wyobrażali, że miasto ich się zmieni aż tak bardzo i stanie się miastem, które my znamy.
My nie wiemy oczywiście, jak miasto się zmieni, może za naszego życia, a może dużo później. Więc ten Dom Historii ma być wizytówką, ma być również witryną, ma pokazać to miasto w całej swojej różnorodności i też tej skomplikowaności, ale bez tak naprawdę właśnie szukania w tym problemów, tylko pokazywania tego, że mimo tych trudności, mimo tego, że ten rok 45 był przecież trudny dla całego świata, dla Gorzowa nie inaczej, potrafiliśmy stworzyć coś pozytywnego i Gorzów z tego właśnie konglomeratu, z tego amalgatu różnych grup ludzi, którzy często przecież mówili tak odmienny sposób w języku polskim, że początkowo mogli się faktycznie nie zrozumieć. Ludzie potrafili wypracować, jak mówią językoznawcy, mówimy dzisiaj najbardziej klasycznym językiem polskim. Nie mamy prawie żadnych naleciałości dialektowych, bo jak chociażby prześledzimy materiały filmowe Wigoru i zobaczymy, jak mówili gorzowianie na rynku, prawda, chociażby w latach jeszcze 90. tak, i było słychać ten czasem wschodni zaśpiew u starszych gorzowian, to tego już dzisiaj nie mamy. Tak? Gorzów się przekształca. Gorzów też przecież nie jest miastem znanym z jakichś tutaj specjalnych niechęci, ekscesów, nie wiem, chociażby przeciwko mieszkającym tutaj Romom. Wprost przeciwnie, przy tak jednak znaczącej obecności, no to naprawdę możemy mówić o harmonii. No, wyłączyłbym z tego stan cmentarza żydowskiego niestety, tak. Ale to jest też znowu temat na inną dyskusję. I również temat wrócimy. Być może do tego, żeby mieć miejsce, w którym możemy o tym porozmawiać, tak? Gdzie można przy okrągłym stoliku usiąść, prawda, i sobie nawet szczerze, powiedzmy, pewne rzeczy bez ogródek powiedzieć, ale po to, żeby faktycznie znaleźć jakieś pozytywne z tego wyjście, jest pozytywne rozwiązanie, bo jest tak, jak my tu tkwimy i jesteśmy w Gorzowie, to oczywiście widzimy to dużo bliżej, to jest tuż przed naszym nosem, ale kiedy mi się zdarza oprowadzać po Gorzowie, czy opowiadać o Gorzowie poza Gorzowem, no to my jednak urastamy gdzieś w tej zewnętrznej perspektywie do pewnego fenomenu, że my się właśnie z tymi niemieckimi byłymi mieszkańcami w normalny sposób dogadaliśmy, prywatnie i oficjalnie. To, że właśnie tutaj przywiezieni też w dużej części przymusowo ludzie nie wzięli się za łby, prawda, i nie spędzili tych lat powojennych na wojnach, tylko stworzyli Gorzów i potem razem wspólnie tworzyli Stilon, Ursus, prawda, i to wszystko, z czego Gorzów był sławny i znany, no to z zewnętrznej perspektywy wygląda to nieco inaczej. Także czasem warto faktycznie może zobaczyć siebie z drugiej strony. No, mam nadzieję, że tych nieprzekonanych, to co powiedziałeś przed chwilą, i działalność Domu Historii Miasta przekona, że tych hejtów będziesz miał znacznie mniej, tylko same zachwyty. Tego ci życzę. O ile się nie mylę, w 2017 roku będzie 760-lecia miasta, tak? Tak. I wtedy ci życzę, żeby z wielkim hukiem otwarto w ramach obchodów 760-lecia miasta, Dom Historii Miasta. No, życzę Tobie i wszystkim ludziom. Chętnie moja telewizja, Teletop się włączy w te promocyjne działania. Zachęcam Cię do współpracy. Tak, a zapraszam oczywiście wszystkich chętnych do współpracy, do podyskutowania, również może do pokrytykowania, bo nie ma tutaj z tym problemu. Mamy dość dobrze rozpoczętą w Gorzowie fazę konsultacji i rozmawiania o wszystkich ważnych miejskich sprawach. Myślę, że dobrze byłoby również i w tym elemencie, czyli miejsca, gdzie będzie gorzowska tożsamość, gorzowska historia, gorzowska duma i myślenie w przód będzie miało swoje miejsce, żeby tam również właśnie się konsultować i wymieniać i opowiadać, bo spotykam się ostatnio z takim też efektem trochę głuchego telefonu, gdzie powiedzmy piąta pani szóstemu panu coś mówi, że coś tam, prawda, o Muzeum Miasta. Myślę, że może za jakiś czas będzie okazja powiedzieć, jak jest to widziane, po to, żeby skonfrontować to faktycznie z oczekiwaniami i z tymi potrzebami, bo przecież nikt nie jest do końca mądry. I zachęcał Państwa do szanowania swoich zbiorów, przekazania ich potem do Domu Historii Oczywiście. Miasta. Zachęcał Robert Piotrowski, historyk, gorzowianista, hobbysta historii miasta. No, osoba być może obarczona teraz obarczona stworzeniem skazą historyczną. Tak, która to znowu ta skaza ma teraz się przedzierzgnąć w oficjalną miejską instytucję. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Robert bardzo. Piotrowski, Romuald Liszka.